Przygotuj się na odkrycie ekscytujących i mrocznych sekretów, które od wieków budzą zainteresowanie naukowców. Oto 10 zdumiewających znalezisk z Egiptu, które są sprzeczne z powszechnie przyjętą wiedzą. Piramida czarna Amenemhata III w Dashur została zbudowana w latach 1860-1814 przed naszą erą. Jest ona jednym z najwspanialszych obiektów starożytnego Egiptu. W 1892 roku rozpoczęły się prace wykopaliskowe, które miały na celu ujawnienie sekretów związanych z piramidą. Okazało się, że ze względu na to, że była zbudowana na niestabilnej glinie, zaczęła się zapadać. Liczne próby umocnienia piramidy zakończyły się fiaskiem i ostatecznie je porzucono. W ostatnich latach, z powodu niepokojów związanych z egipską rewolucją, miejsce to padło ofiarą kolejnych grabieży. Pod jednym ze starożytnych egipskich pałaców archeolodzy natknęli się na dół pełen ludzkich dłoni. Kolekcja 12 odciętych prawych dłoni została odnaleziona w północno-wschodniej części Egiptu, w mieście Awaris. Nasuwa się pytanie, czy ręce te zostały odcięte pośmiertnie, czy też za życia. Analiza kości rzuciła światło na tę makabryczną praktykę. Badacze spekulują, że ręce mogły być złożone w ofierze podczas ceremonii po bitwie, podczas której poległych wrogów spotykało to brutalne okaleczenie. Staranne odcięcie tych kończyn może wskazywać na intencjonalność tego procederu. W starożytnych tekstach można znaleźć wzmianki o żołnierzach wręczających faraonowi odcięte dłonie w zamian za prestiżowe nagrody. Kamień z Rosetty to znany artefakt znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Kamień ten to fragment większej kamiennej płyty, na której zapisano dekret Ptolemeusza V Epifanesa w trzech różnych wersjach pisma. Co sprawia, że kamień ten jest aż tak wyjątkowy? Otóż, jako że zawiera on tę samą treść w trzech językach, przyczynił się on do rozszyfrowania egipskich hieroglifów demotycznych i starożytnej greki. Odkryty przypadkowo przez żołnierzy Napoleona w 1779 roku, kamień trafił w ręce Brytyjczyków po klęsce cesarza Francuzów. Jako pierwszy postępu w jego odszyfrowaniu dokonał angielski fizyk Thomas Young, a następnie francuski uczony Jean-François Champollion dokończył jego dzieło i ostatecznie rozgryzł tę hieroglificzną łamigłówkę. Niedokończony obelisk w Asuanie to jeden z projektów, którego starożytni Egipcjanie nie byli w stanie ukończyć. Ten monumentalny relikt został wykonany z drogocennego granitu, znanego ze swojej trwałości. Gdyby został ukończony, miałby ponad 41 metrów wysokości. Niestety wada w kamieniu doprowadziła do pęknięcia, które wstrzymało pracę. W przeciwieństwie do bloków używanych do budowy świątyń i piramid, obeliski były tworzone bezpośrednio w kamieniołomach przy użyciu podstawowych narzędzi, takich jak metalowe dłuta i drewniane młotki. Chociaż nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób obeliski zostały wzniesione, uważa się, że używano do tego wałów z piasku i podnośników linowych. Pośmiertna maska Tutanchamona została odkryta przez angielskiego archeologa Howarda Cartera w 1925 roku z głębin grobowca KV-62 w Dolinie Królów, gdzie leżała przez ponad 3000 lat. Maska wykonana na podobieństwo Ozyrysa, boga życia pozagrobowego, stanowi symbol bogatego dziedzictwa Egiptu. Waży ponad 10 kg i jest ozdobiona kamieniami półszlachetnymi. Maska Tutanchamona jest opatrzona starożytnym zaklęciem z Księgi Umarłych zapisanym w hieroglifach.
Od 2019 roku turyści mogą ją podziwiać w Muzeum Egipskim w Kairze. We wrześniu 2020 roku grupa egipskich archeologów pod przewodnictwem Zachiego Hawasa odkryła zaginione Złote Miasto nazywane Wschodem Atona. Jest to jedno z najważniejszych znalezisk od czasów odkrycia grobowca Tutanchamona. Zbudowane przez Amenhotepa III, miasto zostało porzucone przez jego syna Echnatona, co wzbudziło zainteresowanie badaczy. Pochodząca sprzed 3400 lat królewska metropolia odsłania obraz codziennego życia pod rządami Amenhotepa III. Od tętniących życiem ulic po misternie wykonane budowle. Miasto obfituje w obiekty użyteczności publicznej, które wskazują na artystyczne i przemysłowe zdolności jego mieszkańców. Piramida schodkowa Djoser w Sakkarze to najstarsza na świecie piramida zbudowana około roku 2650 przed naszą erą za panowania faraona Djosera. Jej budowę przypisuje się genialnemu architektowi Imhotepowi. Mająca ponad 60 metrów wysokości piramida składa się z 6 kondygnacji wykonanych z kamienia i gliny. Jej podziemny labirynt ma powierzchnię około 6 km i został zaprojektowany z myślą o powstrzymaniu grabieżców. Cały obszar wokół piramidy, obejmujący okoliczne kaplice, świątynie i enigmatyczny grób południowy, zajmuje około 150 tysięcy metrów kwadratowych. Listy z Amarny są intrygującym zbiorem glinianych tabliczek zawierających korespondencję dyplomatyczną między władcami Egiptu a ich odpowiednikami z okolicznych terenów niezależnych, takich jak Mezopotamia. Te bezcenne artefakty dostarczają nam informacji na temat sytuacji politycznej w czasach nowego państwa w Egipcie. Listy te, pochodzące z okresu od około 1360 do 1332 roku przed naszą erą, zostały odkryte w 1887 roku w Tel el Amarna, krótkotrwałej stolicy założonej przez faraona Echnatona. Listy te wnoszą nowe spojrzenie na badania egiptologiczne, gdyż w przeciwieństwie do typowych tekstów egipskich są one zapisane w języku akadyjskim, piśmie starożytnej Mezopotamii. Badania norweskiego uczonego Jorgena Aleksandra Knudstona są głównym źródłem informacji na temat tych listów. Można się z nich dowiedzieć nie tylko o stosunkach dyplomatycznych, ale także o języku i kulturze kananejskiej, co stanowi podstawę dla studiów biblijnych i językoznawstwa semickiego. Rozwiązanie tajemnic Wielkiego Sfinksa w Gizie było podróżą w czasie, łączącą ze sobą fikcję z rzeczywistością. Wybudowany około 4,5 tysiąca lat temu, za czasów starego państwa egipskiego, ten kolosalny pomnik z ciałem lwa i ludzką twarzą stał się symbolem wielkości i tajemniczości starożytnego Egiptu. Wielki Sfinks, który był zbudowany z inicjatywy faraona Chefrena, przetrwał próbę czasu. Przez tyle lat utracił tylko nos i brodę, a jego imponująca sylwetka górująca nad nekropolią w Gizie nadal wzbudza podziw i zdumienie. Archeolodzy zagłębili się w jego tajemnice, ale wciąż mnożą się pytania dotyczące celu jego powstania. Niektórzy uważają, że faraonowi przyśnił się widok Sfinksa i chciał go zobaczyć w rzeczywistości. Paleta Narmera, pochodząca z około 3100 roku przed naszą erą, przedstawia podbój Dolnego Egiptu, co doprowadziło do zjednoczenia całego państwa przez Narmera. Paleta została odnaleziona wraz z innymi znaczącymi artefaktami w świątyni Hierakonpolis w 1898 roku. Przedstawia ona króla noszącego zarówno białą, jak i czerwoną koronę.
Mimo tego, że debatuje się nad tym, jakie było przeznaczenie palety Narmera, to staranne jej wykonanie może świadczyć o tym, że była prawdopodobnie obiektem ceremonialnym wystawianym w jakiejś świątyni. Jest jednym z najstarszych dokumentów historycznych, które udało się odkryć. Obecnie można ją zobaczyć w Muzeum Egipskim w Kairze. Kolejne znaleziska z czasów starożytnego Egiptu ujawniają coraz to nowe tajniki funkcjonowania tej niezwykłej cywilizacji. Każde z odkryć w jakiś sposób przybliża nam życie władców panujących w Egipcie, ale także codzienność zwykłych mieszkańców. Dajcie znać, czy słyszeliście o tych odkryciach i podzielcie się tym w komentarzu pod filmem. Tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!